Wow, niezła kolekcja. Ślicznotki. Pora tu posprzątać. To już się wam nie przyda. Ale mnie tak. Zrobię coś wyjątkowego. To stary rodzinny przepis, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Piękny zapach. Gotuję jak szalony. Zwariował. Chodźmy stąd. Idę za tobą. Czekaj, mam pomysł. Wyciągnę tę wtyczkę. Co się dzieje? No, udało się. Spadamy stąd. Jak on mógł to zrobić? Hej, pospiesz się. Oddaj to. Lecimy. Gdzie jesteśmy? O, popatrz. Ale super. Chcę się wziąć do pracy. Zacznę od podstawowej rzeczy. Precz tą taśmą. Na sprzedaż? Nie. Jest mi potrzebny. Ostrożnie z nożyczkami. Odczepię tę taśmę. Widzisz, to łatwe. Niepotrzebnie się spinasz. I co, laleczko? Urządzimy ci mieszkanie? Oczywiście. Rozejrzymy się. Jest sporo do zrobienia, ale jestem śpiąca. Pora na drzemkę. Parę minut dla urody. Ale nie na podłodze. Myślisz o tym, co ja? To do dzieła. Mam tu styropian z nakreślonym ośmiokątem. Najpierw go wytnę i pomaluję na różowo. Potem przykryję brzegi wstążką. Okleję dookoła. Zrobię też ramkę ze słomek. I przykryję materiałem. Dodam różne ozdoby, na przykład gwiazdkę. Pozawiązuję kokardki. Położę prześcieradło. Ma być miękko i miło. Ułożę poduszeczki. Jak ślicznie. Wspaniale. Dzięki. Cieszę się. Wypróbuj je. Zasługujesz na to. Ach, jak miło. Słodkich snów. Chyba jej wygodnie. Co się stało? Ej. Też to widzisz? Fru, fru. Wow, robi wrażenie. Zawsze latam na Gacku. Podobasz mi się. Na razie, Gacku. Od czego zacząć? Niech pomyślę. Już wiem. Wytnę potrzebne części z tektury. Potem wezmę klej. Posmaruję nim krawędzie. Wystarczy trochę. Cieniutka warstwa. Potem poprzyklejam boki. Użyję wszystkich wyciętych części. Oto łóżko w kształcie trumny. Z wiekiem pomaluję je. Będzie czarne. Inny kolor nie pasuje. Poczekam, aż wyschnie. No i gotowe. Teraz zajmę się środkiem. Mam piankę i materiał. Świetne łóżko. Upchnę pościel wewnątrz. Ozdobię krawędzie koronką. Jakie to piękne. Mam też coś na wieko. Przykleję to. I ozdobię brylancikami, żeby było elegancko. To stylowa trumna. Jeszcze mała poduszeczka. To chyba wszystko. Zazdroszczę ci. Ja śpię w zwyczajnym łóżku. Wow, ekstra. Wskakuj. Wyśpisz się. Zamknę to. Nikt ci nie przeszkodzi. To dziwaczne. Już nie zasnę. Będę miała koszmary. Siema. Jaszczur, katastrofa. Czemu się drzesz? O, jaka słodka. Wypędź ją. Ha, jaki tchórz. Masz. Po co mi to? Chwileczkę, mam pomysł. Porwę to na kawałki. I wrzucę do miski. Niech się namoczą. Potem je wycisnę. Ulepię coś z tego papieru. Ugniotę go. I to szybko, zanim wyschnie. O to mi chodziło. Może stwardnieć. Teraz to pomaluję. Klejem, a nie farbą. Posmaruję całość. Świetnie. To nie koniec. Położę go na wacie i dokładnie obtoczę. Z każdej strony. Ma powstać coś takiego. Dokleję jeszcze kawałek i pokoloruję. Najpierw różowym flamastrem. To będzie buźka. Wycieniuję ciało ołówkiem. Przykleję dwa oczka i kokardkę na szyi. Na koniec dodam wąsiki. Ojej, śliczny kotek. Oby się udało. Musisz być groźny. Wierzę w ciebie. Dasz sobie radę. Odstrasz jaszczurkę. O, cześć. Chyba mam nowego zwierzaczka. Poszedł.
Świetnie! Wow, ekstra! Jaka piękna! Hej, co ty robisz? To moja jaszczurka. Musimy ją upiększyć. Zmienimy jej styl. Wiem, jak to zrobić. Zostanę gadzią wizażystką. Do twarzy ci wczerni. Wow, wyglądasz świetnie. Co z blaskiem wokół? Pięknie. Świetnie wyglądasz. Ale mam coś jeszcze. Dodam ci kolce. Tak, od razu lepiej. Jeszcze obroża? Ten drucik będzie w sam raz. Przyczepię łańcuszek. To chyba wystarczy. Co ty na to? Fajnie, co? Pora na spacerek. Proszę. Fajniejsza niż pies. Spodziewaj się komplementów. Tak, jest piękna. Grzeczna jaszczureczka. Zachciało mi się pić. Od razu lepiej. Co tak pachnie? Ojej, śmierdzę. Przecież czuję. Zaraz wracam. Co za wstyd. Pospieszę się. Klusk, klusk. Jakie to przyjemne. Napiłam się. O, za dużo soku. Teraz chcę siusiu. Gdzie łazienka? Nie wytrzymam. Co? Co się dzieje? Było tak fajnie. Już lecę. Nic ci nie jest? Co to? Wykorzystam to. Przepraszam, kaczuszko. Utnę ci łebek. O tak. Wezmę żółtą modelinę. Najpierw ją urobię. Potem ulepię podstawkę. Przykleję kaczuszkę bez głowy. Docisnę, żeby się trzymała. Pomaluję go na biało. Nie ma żółtych sedesów. Dodam fajne detale. Poprzyklejam klejnociki. I trochę złota. Elegancki kibelek. O, zapomniałabym. Potrzebujesz deski. Teraz przykleję głowę. Ustawię tutaj. Bardzo mi się podoba. Pospiesz się. Nie chcę myć podłogi. Co za ulga. Cudownie. A już się bałam. Lubię pomagać. Mało brakowało. Nie opowiadaj świństw. Jak śmierdzi. Chyba zwymiotuję. O nie, poczekaj. Jeszcze parę kroków. O nie, nie dosięgnę. Pomóż mi. Proszę. Nie mogę patrzeć. Poczekaj. Mam pomysł. Chodźmy. Czemu na to nie wpadłam? Nie patrz tak na mnie. Jeszcze nie zaczęłam. Odetnę górną część butelki. Pomaluję na czarno. Wezmę kawałek czarnej pianki. Wytnę z niej deskę. Trochę większą niż butelka. Przykleję to tutaj. I przycisnę. Zrobię też podstawę. Połączę elementy. Fajna korona. Włożę do niej piłkę. Wezmę kawałek fioletowej modeliny. Urobię go. Nadam kształt kiełbaski. Złączę końce. Powstanie pętla. Przykleję do piłki. W środku dodam kulkę. Dodam parę pasków. I pomaluję na czarno. To ozdobi sedes. Jeszcze nie skończyłam. Dodam gwiazdy i księżyce. Na podstawie też. Powieszę łańcuszek. I gotowe. To idealny kąt. To coś dla ciebie. Czekaj, było ci niedobrze. Na śmierć zapomniałam. Nie patrz. To okropne. Nie osądzaj. Pora iść na lekcję. A to co? Wypasiony domek dla lalek. Ale ja zbuduję lepszy. Zapiszę się na ten konkurs. Hej, z drogi. Też chcę wziąć udział. Puszczaj. Uwaga. Nie. Patrz, co narobiłaś. Ja? Chciałam tylko długopis. Co się stało? Au, to boli. Weźcie to ze mnie. Gdzie my jesteśmy? Zobacz. Zrobię z tego domek dla lalki. Od czego by tu zacząć? Ma być idealny. Najpierw zajmę się ścianami. Okleję je kolorowym papierem. Bułka z masłem. Wow, jak kolorowo. Co ty na to? Wiem, podoba ci się. Znam się na wystroju. Co robi Britney? Już zaczęła budować? Tak, wiem, jest piękny. Nic dziwnego, że zazdrościsz. Potrzebuję pomysłów. Nie. Nie podoba mi się.
To całkiem ciekawe. Teraz poczekajmy. Uwielbiam to. Jaki śliczny. Super. No dalej, rozejrzyj się. Znajdziesz tu wszystko, co potrzebne. Nie. Nie podoba ci się? Nie szkodzi. Ulepszę go. Przykleję złotą tapetę. Wiedziałam, że masz luksusowy gust. To wszystko zmieni. Przytnę arkusza i przykleję do ścian. Już. I jak? Wiedziałam, że się ucieszysz. Spać mi się chce. Tobie też? Przecież to ja wszystko robię. Dobra, już wiem, co dalej. Muszę przerobić tę zasłonkę. Odetnę parę kawałków. To wystarczy. Zrobiłam łóżko z tektury. Materiał posłuży za pościel. Jak wygodnie. Możesz się na nim zdrzemnąć. Dom jest pusty. Przydałyby się meble. Słodkich snów. Świetny pomysł. Tego nam trzeba. Mam świetny plan. Chodźmy. Cześć, Kendall. Co robisz? Chcę tę piankę. Zapłacę za nią. Mogłabym za to sporo kupić. Czekolada. Nic ci nie jest? Trudno cię przekupić. Więcej kasy? Wow, ale mi się poszczęściło. Zaczynasz trochę przesadzać. Ile kasy? Nigdy nie byłam szczęśliwsza. Proszę, to dla ciebie. Wreszcie, zrobię mięciutkie łóżeczko. Wycięłam prostokąt z pianki, a teraz go ozdobię. Oczywiście złotem. Ale to wciąż za mało. Powciskam szpilki w drugi kawałek. Wyglądają jak perły. To już ostatnia. A teraz połączę części. To będzie zagłówek. Jeszcze kocyk i poduszki. Wow, wygląda świetnie. Wow, wygląda świetnie. Postawię je tutaj. Przykleję wstążkę do dachu. Będzie jak baldachim. Połóż się wygodnie. Łóżko gotowe. Spokojnych snów. Dobranoc. Ach, cudownie. Zjadłam mnóstwo słodyczy. Dentysta się wkurzy. Probudka! To znaczy kukuryku! Co? Już jest rano? Nieźle pospałam. A gdzie moja lalka? Chyba wiem. Hej, co ty tam robisz? Nie lekceważ mnie. Chodź tu. Słyszysz? Coś ty zrobiła. Spójrz na siebie. Wysmarowałaś się czekoladą. Trzeba cię umyć. Bez dyskusji. No dość tych kłótni. Tak, wiem. Zrobię coś z tego pojemnika. Pomaluję go na złoto. Dzięki gąbce będzie mieć teksturę. Kiedy wyschnie, okleję brzeg złotą taśmą. Wow, co za dekadencja. Prawdziwa kąpiel dla bogaczy. Mam też pasujący sedes. Trzeba go ulepszyć. Pomaluję deskę i posypię brokatem. Przykleję złotą taśmę do zbiornika. A może złoty łańcuch? Bardzo oryginalny sedes. Gotowe. Co ty na to? Zasługujesz na luksus. Wstawię to do domku. Sedes zamontuję tutaj, a wannę obok łóżka. Luksusowa łazienka. Napełnimy wannę? Może tym. Najpierw wleję kolę. A następnie zrobię bąbelki, wrzucając mentosy. Teraz to jacuzzi. Weź odprężającą kąpiel. Chwila przyjemności. Całą noc śniłam o słodyczach. Zaraz, no tak, już pamiętam. Co tak śmierdzi? No nie wierzę. Przestań, to obrzydliwe. Co ty zjadłaś? Fuj, chyba zemdleję. Dziewczyno, tak nie wolno. Musisz się umyć. Mam tylko słomkę. Ale nie szkodzi. Rozciągnę ją i zegnę. Wezmę nożyczki. Odetnę kawałek tutaj i jeszcze pod przegubem. A teraz skleję elementy. I poprzyklejam koraliki. Pora zbudować sedes. Zrobię bazę z pianki i przykleję karton. I deskę z klapą. Wszystko gotowe. Prysznic trafi na ścianę. I łazienka zrobiona. Jeszcze parę niuansów. Dobrze, weź prysznic. Trzeba się umyć. Zostawię cię samą. Udało się. Czujesz się lepiej? Pięknie pachniesz. Masz plamy na sukience. Nie szkodzi, dam ci nowe ubrania. Uwielbiam zakupy. Są cudowne. Wow, świetna zabawa. Ciekawe, co tu mamy.
I co? Chyba potrzebujemy czegoś innego. Tylko czego? Zaraz, mamy złotą tkaninę. Uszyję ci nową sukienkę. Ułożę materiał na stole. Zrobiłam papierowy szablon. Teraz wytnę elementy. I połączę je ze sobą. To zdecydowanie łatwiejsze niż sądziłam. No to mierzymy. Wow, do twarzy ci. Wyglądasz jak modelka. Powinnaś chodzić po wybiegu. Orzeźwiające. O nie, musimy się pospieszyć. Ulżyło ci, co? Ładnie pachniesz. Co? Jaki fajny strój. Ale nas stać na lepszy. Najpierw coś przygotuję. Nie ma tego. Gdzie ja jestem? To nie moja sypialnia. Co ty tu robisz? Potrzebuję tego. Mojej maseczki? Weź sobie z walizki. Super, dzięki. Nie, mam. Zaraz. Ile płacę? Proszę zatrzymać resztę. Cześć. Kto to był? Pora uszyć sukienkę. Czegoś brakuje. Wezmę to. Będziesz zachwycać. Do dzieła. Najpierw odetnę gumki maseczki. Tak samo po obu stronach. Potem przetnę ją na pół. Przez sam środek. Wezmę dwa kawałki tkaniny i umieszczę obok siebie. Skleję je i złożę. Dziecinnie proste. Piękna spódniczka. Proszę. Wow, pasuje do bluzki. I chusty. Świetnie. Przyda ci się wieszak na ubrania. Ciuszków nigdy za wiele. Wyglądasz zjawiskowo. Zgadnijcie, co to? Coś do siedzenia. Piękny hotel, prawda? Wow! Nie! Dość! Tragedia! Co? Skąd to się wzięło? Krzesło zniszczone. Tak, to prawda. Daj mi je. Jak to się mogło stać? Tak mi przykro. Zaraz, po co te łzy? Obiję fotel złotem. Jak mogłam o tym zapomnieć? Zegnę tutaj i gotowe. Wygląda jeszcze lepiej. Nic nie dzieje się bez powodu. Wow, świetnie pasuje do pokoju. Usiądź na swoim tronie. Podoba ci się Kendall? Niech spojrzę. No, jak elegancko. Zaraz. Ja też chcę fotel dla lalki. I wiem, jak go zrobić. Skleiłam kilka gąbek. Teraz poleję klejem. Na całej powierzchni. I owinę w materiał. Przyklei się na dobre. Zrobię to bardzo starannie. A tu przykleję czarny filc. I odwrócę. To samo po bokach i z tyłu. Ale piękna kanapa. Wypróbuj. Wygląda na wygodną. Mam tu parę akcesoriów. Szczegóły są bardzo ważne. Na pewno zgłodniałaś. Poczęstuj się. Wstawię roślinki. Przyda się parę obrazków. Ja preferuję klasykę. No i zdjęcie chłopaka. Chyba skończyłyśmy. Wow, jaki wygodny domek. Zupełnie jak pałac. Hej, uważaj! Przepraszam, zrobiłaś ładny projekt. Taki złoty. Tak, o to mi chodziło. Twój domek jest inny, ale też fajny. Patrz, coś się dzieje. O, wygrałyśmy! Gratulacje! Wow, tak się cieszę! Zasłużyłyśmy na to. Hej, Barbie, chcesz się pobawić? O, chętnie. Wymyśliłam dla nas nową zabawę. Tak lubię z tobą spędzać czas. To nowa lalka? Mogę zobaczyć? Nie, ona jest moja. Dawaj ją tu, teraz jest już moja. Hej, ostrożnie. Nie! O, jaka ładna. Myślę, że z chęcią pojedzie na przejażdżkę. Co myślisz, blondyneczko? Brum, brum. Wow, uwielbiam czuć wiatr we włosach. Nie, nudy. Czemu Barbie nie powinna chodzić z Kenem? Bo łatwo traci dla niego głowę. Ty potworze! Ha, niezły dowcip. Łap! Chyba dostałam migreny. Mam cię! Barbie, nic ci nie jest?
Nie wierzę, że tak cię potraktował. Nie przejmuj się, zaraz ci pomogę. No, już wszystko na miejscu. Nie byłabym taka pewna. Potrzebujesz małej metamorfozy. Wow, spójrz tylko, Barbie. Przydałaby ci się nowa fryzura. Masz niezłą dziuprynę. Hej, nie mów tak. Nie ma co zwlekać, trzeba się ostrzyc. Nie ruszaj się, to potrwa tylko chwilę. Z łysą głową będzie ci do twarzy. Nie rób tego, odłóż to. Zaufaj mi, spodoba ci się. Szczerze w to wątpię. Wow, ale ci się głowa świeci. Moje cudne złote włoski. Odpłacę ci się, gdy będziesz spała. Prawie gotowe. Czemu mi to robisz? To bardzo nie w porządku. Teraz wezmę igłę. I użyję jej, by zrobić ci nową fryzurę. Wbiję ją w głowę lalki. Dzięki temu włosy zostaną na miejscu. To zupełnie jak doczepy. Świetnie nam idzie. Zobaczysz, będziesz zachwycona. Gorzej niż łysa głowa chyba nie może być. Muszę się tylko dobrze skupić. To już ostatnia partia. I jak wyglądam? Wow, wspaniale! Przydałoby się jednak trochę koloru. Nałożę lakier na szczoteczkę do rzęs i przeczeszę ci nią włosy. Wow, pasuje ci ten kolor. Dobry wybór. Zawsze chciałam pofarbować włosy, ale Ken woli mnie jako blondynkę. Wystarczy. Teraz akcesoria. Zacznijmy od kolczyków. Ojej, jakie ładne. Wow, wyglądasz cudownie. Uwielbiam je. To co dalej? Ta sukienka będzie pasować idealnie współgra z kolorem włosów. O, jak stylowo. Masz oko do ładnych ubrań. Jest ktoś jeszcze, komu ona się podoba? Hej, piękna. Wow, wyglądasz bosko. Och, jaka z was urocza para. Aż się wzruszyłam. Dajcie sobie buzi. Tak właśnie zamierzałem. Ale ja mam chłopaka. A nie, czekaj, zapomniałam umyć zębów. Czuję. O, nadeszła ta chwila. Zupełnie jak w bajce. O kurczę, masz kolejną lalkę? Ble, oni się całują. Czemu ty zawsze musisz wszystko popsuć? Mam coś dla ciebie. Miłej zabawy. Ohyda. A jeśli o ciebie chodzi? Au. Co za cios. Znaczy się, przewrócił się. Juhu! Ty latasz! Wyżej, wyżej! Jej! Ale fajnie! Z tobą zawsze jest dobra zabawa! Mam dość tej roboty! Hej ty, paczka dla ciebie! Naprawdę? Dla mnie? Zaraz wracam, Barbie! Spokojnie, nie spiesz się! Spadam stąd! Ciekawe, co to jest! Nie ma nadawcy! Ha, intrygujące! No cóż, otwórzmy ją! Witaj. Co? Co to jest? Widzisz to, co ja? Wow, co to jest? Jestem twoją nową lalką. Chyba jakimś dziwolągiem. Zaraz, czy mi się zdaje? Czy ona mnie kopiuje? Ha, w sumie to nawet całkiem fajne. I nieco nudne. Dobra, rozkręćmy się. Ja też lubię potańczyć. Spójrzcie na to. Nie przeszkadzaj, Barbie. A teraz robot. Teraz. O nie, co ty robisz? A masz. Hej, przestań. Nie mogę na to patrzeć. Ja tu teraz rządzę. Czemu to robisz? To byłem ja. Co? Ale jak? Wracaj tu. Och, on jest taki nieznośny. La, 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 la. Wow! Barbie, nic ci się nie stało? Bywało lepiej. Może nie drążmy tematu. Tak mi przykro. Pomogę ci się umyć. Wszystko będzie dobrze. Pospiesz się, proszę. To cuchnie. Ha! Musimy wycisnąć ci te pryszcze. Wow, ile w nich łoju. Ten jest wielgachny. To ohydne, ale uzależniające. Ble! Musimy ci sprawić jakiś dobry tonik do twarzy. Ich jest pełno. Dzięki za pomoc. Prawdziwa z ciebie przyjaciółka. Nawet mi się to podoba. Ha, co teraz? Ach, wiem. Przyda się ta pasta do zębów. Wycisnę ci trochę na twarz. To nawilży twoją skórę. Naprawdę?
przyjemne. Czekaj. O, miętowa. Zasługujesz na najlepsze rzeczy. Te złote wiórki dodadzą nieco blasku. Ale mnie rozpieszczasz. Sama bym nigdy sobie tak nie dogodziła. To całkiem przyjemne. Zupełnie jak pobyt w spa. Przynajmniej mam moją. Nie! Teraz możemy szarować. Nie ruszaj się. To usunie błoto z twarzy. Łaskocze. A teraz? O tak, cudownie. O, jak miło się zrelaksować. Wyglądasz promieniująco. Poprawię ci jeszcze włosy. Co powiesz na koki? Czegoś brakuje. Załóżmy ci nowe ciuszki. Tak lepiej. Wow, czuję się taka piękna. Uwaga, chłopcy, bo zamierzam skraść wasze serca. Podoba mi się ten strój. Masz wspaniały gust. Wyglądasz ślicznie. Aż jestem zazdrosna. Zrobię ci zdjęcie. Zapozuj. Świetnie. Zobaczmy. Wow, musimy je dodać. Jej, jesteś taka piękna. O rany, spójrz ile polubień. Chyba pora wyjść na miasto. Hollywood, nadchodzę. Zostanę prawdziwą gwiazdą. Spełnią się wszystkie moje marzenia. Nic mnie nie zatrzyma. Pora iść spać. Sen dobrze działa na urodę. Ty też. Przyda ci się. Słodkich snów. A ja mam wreszcie czas dla siebie. Pora na przedstawienie. Ha? O, co to? Przelij piłeczkę igłą. O, wow. Następnie weź kawałek niebieskiego materiału i pasek żółtej tkaniny. Teraz wytnij z niej koronę. Dodaj parę detali i owinij całość wokół piłeczki. Niezłe, co? Wow, podoba mi się to. Ciekawe, co teraz z tym zrobi. Pora na operację. To może zaboleć. Wszystko idzie według planu. Zaraz. I zakładamy nową głowę. Od razu lepiej. Chwila. A! Co to za hałasy? A! Co się dzieje? Mam nadzieję, że przedstawienie się spodobało. Uwielbiam z wami tańczyć. Jesteśmy jak rodzina. Hmm? Rodzina? Kręci mi się w głowie. Chyba zwymiotuję. Ach, nie przesadzaj. Myślicie o tym, co ja? Czyli? O dzidziusiu? Ach, wiedziałam, że się zrozumiemy. To ja sobie tutaj poczekam. Do dzieła. Ułóżmy cię wygodnie na podłodze. Położę ci na brzuchu trochę modeliny i owinę kawałkiem plastiku. Teraz potrzeba nieco więcej modeliny. Pokryję ją klejem. Potrzebna jest spora warstwa. Tyle powinno wystarczyć. Teraz niech stwardnieje. No i gotowe. Chodź, Barbie. O, czy to Bobas? O nie, chyba już pora. Spadaj. Nie ma czasu do stracenia. Nie wierzę, że to się już dzieje. Ależ się cieszę. Będę mamusią. Damy radę. Tylko oddychaj głęboko. Łatwo ci powiedzieć. Co się dzieje? Idzie ci świetnie, kochanie. Widzę główkę. Jest! To śliczny chłopiec. Gratulacje. Jest przepiękny. Co jest? To nie moje dziecko. Ma twoje oczy, Barbie. Musimy poważnie pogadać. Masz mi coś do wyjaśnienia. Ups. No cóż. To ja już może pójdę. O, miałam się nie rozklejać. To nie pożegnanie. Kiedyś się spotkamy. Wow, ale mi się poszczęściło. To moja własna lalka. Super. Jaka śliczna. Jesteś piękna. Masz styl i klasę. O, hej. Ale ty, co z twoją lalką? Ma potargane włosy. A to co? Stylizacja lalek? Świetnie się składa. Ja byłam pierwsza. O, jak tu fajnie. Zejdź mi z drogi, albo... Albo co? Słyszała ją pani. Co się dzieje? Tak się cieszę.
Zaraz, co tak zalatuje? O, aż szczypie w nos. Usiądź wygodnie. Ehem, co za profesjonalna obsługa. Śmierdzisz tak jak ja. Trzeba cię wyczyścić. Wyglądasz strasznie, bez urazy. Fuj, a co to? Ohyda. Chwilę to potrwa. Spokojnie, będziesz jak nowa. Wiesz, co to jest higiena? A to co? Przestań! Ile brudu! Niełatwa robota. Wezmę cięższe narzędzia. To nie zaboli, prawie. Zaraz zwymiotuję. Zamówiłam frytki, a nie brudne patyczki. Wyglądasz super, ale wciąż śmierdzisz. Jak sobie z tym poradzimy? Już wiem. Użyję tego pudełka. Mam świetny pomysł. Fajnie, jak fajerwerki. Czy to normalne? Tego nam brakowało. Kabiny prysznicowej. Nic więcej nie trzeba. Na co czekasz? Do środka. Nie wytrzymam już tego smrodu. Uwielbiam muzykę przy kąpieli. Fajna piosenka. Fuj, to już wszystkie? O nie, moja lalka. Ale katastrofa. Rozmazałaś makijaż. To niedopuszczalne. Zniszczysz naszą reputację. Już wiem. To pudełko się przyda. Ale musimy je odpicować. Pomaluję od zewnątrz na złoto. Wolę gąbką niż pędzelkiem. Zapewni fajną teksturę. Pomaluję pojemnik z każdej strony, a potem przyczepię ozdobne nóżki. To jeszcze nie koniec. Potrzebuję czegoś więcej. Pomaluję górną część pojemnika bezbarwnym lakierem i następnie posypię złotym brokatem. Poprzyklejam różne klejnociki. Wow, jakie to piękne. Gotowa. Wanna godna królowej. Weź odprężającą kąpiel. Na pewno ci się przyda. Jak tam woda? Nie za zimna? Wiesz co, zapalę ci świeczki. To poprawi nastrój. Wyglądasz na szczęśliwą. La 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 la. Chyba już wystarczy, bo się pomarszczysz. Koniec tego dobrego. Czy to żel do kąpieli z masłem kokosowym? Super! Sporo pracy przed nami. Masz gumę we włosach. Jak to naprawić? Może zmienię jej fryzurę. Odetnę włosy z gumą. Czy to twoje? Nieważne. No, chyba już gotowe. Teraz cię uczeszę. Ale nie mam szczotki. Tej nie chcę. Aha! Idealna! Odetnę gałązkę. Wystarczy mały kawałek. Posmaruję odrobiną kleju, potem poprzyczepiam wykałaczki. Można cię tym czesać. Będziesz mieć gładziutkie włosy. Przyjemnie, prawda? Działa jak należy. Nawet w spa by się tak tobą nie zajęli. Masz ładne, czyste włosy. Już wyschłaś. Ale ta czupryna. Nikt nie może cię tak zobaczyć. Nie szkodzi. Mam szczotkę pod ręką. Znowu wyglądasz pięknie. Zwiążę ci włosy. Ups! Hej, uważaj! O, zaraz, to mi się przyda. Wow, Britney się nie dowie. Widzisz, co ma? Będzie ci w tym do twarzy. Wepnę ci we włosy. O, jak ślicznie. Akcesoria zawsze są w cenie. To jeszcze nie koniec. Przefarbujemy. Nie ruszaj się, bo mi nie wyjdzie. Czuję się jak na plastyce. Nie mam talentu. Ale wiem, jak pomóc. Muszę cię ostrzyc. Chcesz mieć włosy do ramion? Oj, chyba przesadziłam. To trudniejsze niż sądziłam. Ach, dość tego. Ogolę cię do zera. Łysina jest bardzo modna. Wow, głowa ci błyszczy. Co ja narobiłam? Muszę jej pomóc. Już wiem. Użyję tej wstążki. Wystarczy niewielki kawałek. Potem wezmę igłę i wyciągnę parę niteczek. Przykleję do taśmy i przyczepię do głowy lalki. Zrobię parę warstw. Stworzyłam perukę. Wygląda świetnie. Długie, złociste pukle. Dziewczyno, zachwycasz. Skrócę ci grzywkę. No i pięknie. Czekaj, na co patrzysz? A, rozumiem. Niezłe z niego ciacho. Jest w twoim typie. Wow, zadurzyłaś się. On też ma cię na oku. Nie możesz się tak ubrać. Potrzebujesz nowych ciuchów. No chodź, usiądź tu. Co o tym sądzisz? Wolisz ten komplet? Ładne sukienki? Wow, jaka wybredna. Obejrzałyśmy wszystkie ciuchy. Nic więcej nie ma. Musisz coś wybrać. Zaraz, mam pomysł. Użyjmy tego materiału. Poczekaj chwilę. Złożę tkaninę.
i odetnę róg. Ma być jak najrówniej. Owinę cię w pasie i dodam więcej warstw. Zawiążę tu złotą wstążkę. Niesamowita piękna suknia. Padnie z wrażenia. Pięknie wyglądasz. Dasz sobie radę. Ale romantycznie, zupełnie jak w bajce. Hej, dzieci was oglądają. Zostawię was samych. Dał ci prezent? Jaki miły. Od tych zalotów zachciało mi się spać. Do widzenia. Może usiądziesz? Co to za lalki? Co powiedziały? Odczepcie się. Przestańcie. Co za wredne kukły. Nie słuchaj ich. Ale musimy cię przebrać. Już wiem. Lubisz pokazy magiczne? To mój najlepszy trik. Zamienię ten worek na śmieci w elegancką sukienkę. I co ty na to? Przyznaj, że jest świetna. Każda kobieta lubi małą czarną. Nene, mają nauczkę. Cieszę się, że pomogłam. O, piękna sukienka. To bardzo miłe. A ta twoja z worka... Ja też taką mam. Otwórz buzię. Trzeba pić dużo wody. Zostawię trochę na później. Gdzie to schować? Tu się nie zmieści. Poczekaj chwilę. Muszę pomyśleć. Daj mi trochę czasu. O, widzisz to? Zaraz, co robisz? Nie, nie ma mowy. Mam cię. Co ty wyprawiasz? Potrzebuję kawałka materiału. Brudna łapa. Zatrzymaj to. To nic wielkiego. Są nieco brudne. Wyczyszczę później. Mam ważniejsze zajęcia. Położę ściereczkę na stole. Wytnę niewielki kwadrat. Złożę to w ten sposób. Teraz dodam sznurek i przykleję. Wow, modna torebka. Pomieści sporo rzeczy. Na przykład wodę. Proszę. Chwileczkę. Ty też dostaniesz torebkę. Rzućmy okiem. Chyba mam coś w torebce. To się nie nadaje. Zaraz, co to? Zapomniałam, że noszę szczoteczkę. Ale nie będę myła teraz zębów. Posmaruję osłonkę klejem. Tyle wystarczy. Mam miskę koralików. Zanurzę w niej szczoteczkę. Obtoczę, żeby poprzyklejać koraliki. Teraz wyjmę szczoteczkę. Zrobiłam torebkę. W sam raz dla mojej lalki. Pasuje do sukienki. Brawo dla mnie. Chodźmy na miasto. Britney jest taka miła. Może się zaprzyjaźnimy? Orety, to dla mnie? Postaram się o to. Najpierw potrzebuję prezentu. O, a to co? Aj, puste pudło. Znajdę coś innego. A co kryje się tu? To chyba nie należy do Britney. Uwaga, muszę się dobrze rozejrzeć. O, może lubi kwiatki. Wezmę to. Zrobię piękny bukiet. Połączę wszystkie kwiaty i przewiążę sznurkiem. Jeszcze kokardka. Oj, śliczne. Oby się jej spodobały. No dalej, daj jej to. Britney? O co chodzi? Mam coś dla ciebie. Proszę. Dla mnie? Zaraz wrócę. Ale... To się nie nadaje. O, naszyjnik. Ale wolałabym coś innego. O, tygrysek. Mam świetny pomysł. Warto spróbować. Czas zamienić go w coś niezwykłego. Nie, nie w dinozaura. O, skorpion. To mi się podoba. Dodam jeszcze kolory. Namaluję czarne plamki i ozdobię żółtą farbą. To będzie ekstra. A teraz wezmę naszyjnik. Powieszę mu na szyi. Wow, jak ładnie. To luksusowy kotek. Niesamowity. Oj, Kendall jest smutna. Pocieszę ją. Hej, Kendall. What? To dla ciebie. Podoba ci się? Wow, nikt mi nigdy nie dał prezentu. Weź te kwiatki. O, liczy się gest. No przytul się. Nie ma to jak remont nawet w domku dla lalek. Który pokój ma lepszy wystrój? Betty czy Meg? Piszcie w komentarzach.
Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco.